jaką elektrownię wybrać do instalacji fotowoltaicznej i jak podłączyć elektrownię wiatrową do instalacji fotowoltaicznej. Zaczynamy od wyboru elektrowni w stosunku do tego, co już masz w domu. Jeżeli masz instalację off-gridową fotowoltaiczną albo instalację fotowoltaiczną z magazynem energii, to prostym i jasnym i chyba najlepszym wyborem będzie dobranie elektrowni wiatrowej o napięciu pracy takim samym jak napięcie magazynu energii. Czyli jeżeli mamy inwerter hybrydowy, w którym wprawdzie panele fotowoltaiczne mogą być do 500 V, ale magazyn w nim jest 48 V, to bierzemy elektrownię wiatrową na 48 V. Dla elektrowni 1 kW można się zastanawiać, czy 24, 48 V, więc jeżeli masz off-gridową instalację na 24-voltowym inwerterze z 24-voltowym magazynem, to w zasadzie nie ma sensu stawiać elektrowni większe niż kilowatowa. 48 V to już jest od kilowata, tylko zwracam uwagę tutaj, że wiele osób raportowało, że elektrownie M3 48-voltowe mają problem z wejściem na to napięcie. Dla już systemów 48-voltowych 2,3 kW jak najbardziej, ale więcej też już nie. Troszeczkę większy problem jest z dobraniem elektrowni do magazynów w tych inwerterach hybrydowych typu Solary, Safari i tak dalej, gdzie niestety inwerter bardzo często wyposażony jest w mechanizmy komunikowania się z magazynem energii, w związku z czym podłączenie elektrowni wiatrowej bezpośrednio do magazynu może być niemożliwe, czyli musimy wtedy wejść tak jak na normalny on-gridowy inwerter, czyli przez wejście MPPT fotowoltaiczne. I to jest właśnie ta druga rzecz, pod którą dobieramy elektrownię wiatrową. Jeżeli mamy inwerter, w którym napięcie MPPT wymagane dla paneli fotowoltaicznych zaczyna się od 200 V w górę, w tym momencie elektrownia wiatrowa, która no, jest sprzedawana czy została nawinięta jako 220 V, wprawdzie byłyby momenty, że nie wchodziłaby w zakres pracy MPPT, ale i tak do tej elektrowni potrzebujemy specjalizowanego sterownika, który oszuka MPPT, czyli będzie zawierał w sobie już przetwornicę step-up, która na inwerter fotowoltaiczny poda już takie napięcie, jakie nam pasuje, czyli najczęściej to jest około 400 V, dlatego że powyżej 400 V, jeżeli ma być napięcie pracy tego sterownika z przetwornicą, to bardzo podraża koszty produkcji, bo większość kondensatorów, które są potrzebne po to, żeby wygładzić, większość niedrogich tranzystorów, to wszystko pracuje do 450-500 V. Ze względu na to, że to są napięcia, z którymi stykamy się na co dzień w sieci domowej na przykład. Więc to są popularne elementy, w związku z tym są tanie. Pojawia się lekki problem, kiedy mamy do czynienia z elektrowniami takimi na przykład jak Enerwin 2500, które pracują, w których napięcie pracy jest 550 V. To oznacza, że napięcie na rozwarciu potrafi być 700, 800 i więcej V. I w tym momencie mamy taki wybór, że albo budujemy, czy tam zamawiamy tańszy sterownik, który będzie nam odrobinę dusił elektrownię, albo niestety musimy wydać trochę więcej pieniędzy na to, żeby ten sterownik był dopasowany do napięcia pracy. Nie widzę potrzeby, żeby przepłacać i zamawiać wersję 380-voltową. Ja wiem, że strata to jest prąd w kwadracie, czyli na przykład jeżeli elektrownia 2-kilowatowa, jedna jest na 200 V, druga jest na 400 V, no to ta na 400 będzie miała 4 razy mniejsze straty na przewodach. Ale tak naprawdę, jeżeli już użyjemy przy tak wysokich napięciach przewodów 4 mm², 3 razy 4 mm² na dojście do sterownika, to nawet na kilkudziesięciu metrach ta strata jest pomijalna. Co z hamulcem? Bo zwłaszcza jeżeli podłączamy to do instalacji on-gridowej, no to bardzo silny wiatr, to jest dużo większe prawdopodobieństwo, niebezpieczeństwo zerwania sieci energetycznej, czyli elektrownia wiatrowa nam w tym momencie produkuje moc maksymalną, a inwerter się wyłącza, bo nie ma sieci. Większość produkowanych w tej chwili sterowników ma już wyjście, nawet jeżeli to nie jest wyjście mocowe, to jest to wyjście sterujące i to wyjście podłączamy do stycznika zapinającego nam trzyfazową grzałkę przed sterownikiem.
tak żeby zabezpieczyć obu. I teraz jak dobrać moc elektrowni wiatrowej w stosunku do fotowoltaiki i inwertera, który posiadamy? Bardzo często, mimo że jest wolne MPPT, czyli że inwerter ma dwa stringi, ale zajęty jest tylko jeden, to moc paneli podłączonych do inwertera jest już równa mocy inwertera. W tej sytuacji liczymy na taką prostą prawidłowość, że bardzo rzadko zdarza się, żeby było słońce w zenicie i bardzo silny wiatr. W tej sytuacji inwerter nie przetworzy nam całego prądu. Trudno. Natomiast jeżeli chcemy zrobić prosto i tanią instalację, no to po prostu dokładamy sterownik, podłączamy elektrownię jako kolejny string fotowoltaiki i liczymy się z tym, że jeżeli przyjdzie silny wiatr w lipcowe południe, no to my na nim nie korzystamy. Kolejnym pytaniem czy wątpliwością jest, i powiem ci, że ja też się na to nabrałem, a co będzie, czy trzeba zgłaszać do spółki dystrybutorskiej, bo co będzie, jak oni wykryją, że ktoś w nocy wpycha prąd do sieci? 100 razy się z tym zetknąłem, albo i więcej. I powiem ci, że z setek klientów, no pewnie nie było 1000, ale z setek klientów, którzy kupowali elektrownię do podłączenia do instalacji fotowoltaicznej, to tak na moje oko przynajmniej połowa nie zgłaszała i nikt nigdy, ale dosłownie nigdy nie opowiedział mi sytuacji z realnego życia, że spółka dystrybutorska go ścignęła, że produkuje prąd w nocy. Jedyne uwagi, z jakimi na ten temat się zetknąłem, to były takie uwagi jak o UFO, nie? Że ktoś słyszał, że nie, mój znajomy opowiadał, że jego znajomy to miał elektrownię wiatrową i go ścignęli. Rozumiesz? Ale z moich klientów nikt nigdy nie zgłosił, że miał problemy z tym, że ktoś się do niego przyczepił, że on w nocy produkuje prąd. Więc tak jakbyś miał pytanie, to... I teraz sposób montażu. Do 2 kW w zasadzie montaż na zewnętrznym maszcie podraża nam dwukrotnie koszt instalacji, nie? No bo to nie są drogie elektrownie, nie mają dużych sił tych ścinania wierzchołkowych. W związku z tym należy zastanowić się, czy nie lepiej byłoby je zamontować na budynku. Jeżeli nie ma takiej możliwości albo bardzo nie chcemy, no to w tym momencie rzecz energetyczna typu E jest i tanią, i chyba optymalnym masztem dla elektrowni. Nawet do 10 kW wklejamy do środka rurę 90 mm zakończoną takim mocowaniem, jakie ma nasza elektrownia, i mamy w zasadzie tutaj sprawę załatwioną. I dla instalacji on-gridowych, a przynajmniej częściowo on-gridowych, gdzie podłączamy to do on-gridowego inwertera, w zasadzie nie ma możliwości kupienia elektrowni poniżej 2 kW z napięciem pracy 200 czy 220 V. 2 kW, 3 kW do 5 kW, a powyżej, no to jednak już należałoby się zastanowić nad użyciem oddzielnego inwertera. No i ze względu na odbierane moce to będzie bardziej rozbudowany system, dlatego że dobrze zbudowana elektrownia, nawet już 5 kW, musimy liczyć się z chwilowymi produkcjami 9 i 10 kW. Więc myślę, że to jest temat na oddzielny film. Jak podłączyć elektrownię wiatrową do systemu off-gridowego poprzez prosty sterownik solarny? Masz tutaj.